Teraz pokażę Wam pewną niekonsekwencję w oznakowaniu osiedla Manhattan. Jestem na ulicy 11 listopada. No i tutaj powiedzmy, że jest korek, a ja jednak zdecydowałem, że chcę sobie tutaj ominąć. Więc po minięciu bloku numer 32 wjadę w lewo. Ale po skręcie okazuje się, że ja tutaj nie mam prawa być. Więc muszę stąd uciekać. Nie wolno mi tutaj wjechać, bo jest zakaz ruchu. Więc ja sobie skręcę tutaj o jedną drogę za daleko. Widać, pojechałem. Teraz skręcam w prawo na parking. Tutaj, jak widzicie, żadnego zakazu nigdzie nie mam, tak? No i na końcu tego parkingu jadę w lewo. I jestem dokładnie w tym samym miejscu, w którym byłbym, gdybym wjechał pod zakaz ruchu. Tak więc, stosując taki lekki myk, wykorzystując pewnego rodzaju niekonsekwencje w oznakowaniu dróg na Manhattanie, nie łamiąc przepisów, znalazłem się w miejscu, które jest tak naprawdę oznakowane znakiem zakazu ruchu. I tutaj jak najbardziej mogę trafić na przykład na Straż Miejską, która mnie zatrzyma, sprawdzając, czy mam uprawnienia do tego, aby w tym miejscu być.